Wygrywamy dzisiaj ze świtem Skolbin 4-3. Jak ocenisz to spotkanie? No, krótko mówiąc, no horror, tak? No bo jeżeli do przerwy się prowadzi 3-0, a wygrywa się 4-3 w 93 minucie, czy tam czwartej sędzia kończy mecz, to inaczej tego meczu nie można nazwać. Świetna pierwsza połowa, pod kontrolą praktycznie nie dopuściliśmy do żadnej sytuacji. Tutaj Świt Skolwin. Trzy bramki strzelamy do przerwy, to najmniejszy wymiar kary jaki był. Do tego fajnie gramy piłką. Przeciwnik był bezradny. No i schodzimy na przerwę. No, w przerwie na pewno żeśmy się uczulali, tak? Że 3-0 to jeszcze nie jest pewny wynik, bo ta jedna bramka zawsze doda skrzydeł przeciwnikowi. No i delikatnie mówiąc, żeśmy gdzieś to wykrakali w szatni, że od razu żeśmy wyszli na drugą połowę, straciliśmy bramkę i praktycznie chcieliśmy, żeby mecz się zakończył. I tutaj myślę, że był nasz największy błąd. I chwała, wielkie słowa tutaj dla przeciwnika, bo wyciągnąć z 3-0 na 3-3, no to naprawdę szacunek. No ale my też pokazaliśmy charakter i od momentu 3 nie interesował nas remis. Postawiliśmy też wszystko na jedną kartę i świetnie, że skończyło się 4-3 dla nas, bo z przebiegu meczu myślę, że jednak to by jedną kartę byśmy lepsi.